Cześć, nazywam się Agata Skomar i jesteśmy dzisiaj w Akwarium Gdyńskim. Jakiś czas temu opowiadałam Wam o rekinach w Morzu Bałtyckim. Dzisiaj chciałabym pozostać przy temacie rekinów i obalić mity na ich temat. W tym pomogą mi pytania i stwierdzenia, które najczęściej padają na naszych zajęciach edukacyjnych, których właśnie prowadzimy na temat tych niesamowitych zwierząt. Dlatego mam tu dzisiaj małą ściągawkę i postaramy sobie określić, czy to prawda, czy mit, a jeśli mit, to jak jest naprawdę. To co, w takim razie zaczynamy. Rekiny posiadają szósty zmysł. I jest to prawda. Rekiny posiadają dodatkowy narząd zwany ampułkami Lorenziniego. Znajduje się on tutaj dookoła tworu gębowego rekinów. Są to takie kropki, które teraz możecie zobaczyć na zdjęciu. Dzięki temu rekiny są w stanie wyczuć zmiany pola elektrycznego wszystkich żyjących zwierząt. Dlatego takie rekiny, które żyją sobie przy dnie i poszukują tam swojego pożywienia, są w stanie wyczuć również ryby, które zakopały się w piasku. Najwięcej tych ampułek Lorenziniego posiada głowomłot, czyli rekin młot, a to zważywszy na jego nietypowy kształt głowy, dzięki czemu faktycznie tych ampułek Lorenziniego ma najwięcej spośród wszystkich gatunków rekinów. Kolejne stwierdzenie, które bardzo często pada, to najdłuższa ryba na świecie to rekin wielorybi. I tutaj znowu mamy prawdę. Faktycznie w obecnych czasach rekin wielorybi to najdłuższa żyjąca ryba. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy zawsze tak było, to niestety nie. Wcześniej mieliśmy megalodona, który był największą rybą, ale wyginął już bardzo dawno temu, dlatego ten tytuł na razie utrzymuje właśnie rekin wielorybi. Warto zaznaczyć, że mimo to, że jest to najdłuższa ryba na świecie, jest bardzo spokojna i nie stwarza dla człowieka żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ gdyby otworzyła buzię, to nie zobaczymy tam żadnych dużych zębów. A to dlatego, że rekin wielorybi jest planktonożercą, czyli tak samo jak wieloryb zjada plankton. Także spokojnie możemy się czuć w jego towarzystwie. Trzecie stwierdzenie, które często pada, to rekiny zabijają rocznie najwięcej ludzi wśród wszystkich zwierząt. No i to jest mit. Najwięcej ludzi umiera, uwaga, przez komary. Ponad 700 tysięcy ludzi rocznie. Oczywiście przez choroby, które komary przenoszą razem z krwią. Ale pomyślmy sobie jeszcze tak, obrazując lepiej, o na przykład takich słodkich hipopotamach, które wydają nam się spokojnymi, takimi wręcz leniuszkami. I takie hipopotamy rocznie zabijają nawet 3000 osób. Rekiny tak naprawdę są na ostatnim miejscu w rankingu najbardziej, że tak powiem, niebezpiecznych zwierząt, jeśli chodzi o ataki i zabijanie ludzi. No i razem z tym pytaniem pojawia się kolejne stwierdzenie. Rekiny atakują ludzi celowo. I tutaj znowu mamy mit. No bo właśnie, dlaczego dochodzi do tych ataków? Dlaczego rekiny atakują? Zobaczmy sobie na tą rekinę. Człowiek taki, który surfuje na desce z daleka, bardzo przypomina uchadkę albo fokę. Musimy pamiętać, że rekiny nie mają najlepszego zmysłu wzroku. Rekiny nigdy nie atakują celowo, jest to po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności i tym, że niestety po prostu ludzie na tych deskach często im taki obiad, że tak powiem, przypominają. Ostatnie stwierdzenie. Rekiny nie posiadają łusek. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, mam tutaj dla Was fragment takiej skóry rekina. No i zobaczmy, że on faktycznie jest bardzo gładki i zobaczmy teraz, jak to wygląda w dużym powiększeniu. No i okazuje się, że rekin ma łuski, czyli jest to mit. Fakt, te łuski wyglądają zupełnie inaczej niż u pozostałych ryb. Spójrzmy sobie na takiego karpia. Jego łuski, jak pamiętamy pewnie ze świąt, są całkowicie płaskie, takie okrągłe. Mówimy na to łuski cykloidalne. Natomiast rekin
posiada łuski plakoidalne, które są bardzo na siebie mocno nałożone, dzięki czemu właśnie tworzy taką gładką powierzchnię. Co ciekawe, gdybyśmy przejechali sobie naszą dłonią od ogona w stronę głowy rekina, to ta skóra jest bardzo szorstka, niczym papier ścierny, dlatego trzeba uważać, żeby nie zedrzeć sobie skóry na dłoniach. No dobrze, to niestety już koniec naszego spotkania. Dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że do zobaczenia.